21 grudnia odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Racibórz dotycząca budowy Centrum Aktywnej Integracji Społecznej w Raciborzu. Działania radnych mające na celu zablokowanie inwestycji stworzenia Centrum Aktywnej Integracji Społecznej opóźniły realizację projektu. Prezydent, chcąc wyjaśnić sprawę i rozwiać wszelkie wątpliwości, zlecił stosowne opracowanie analizy prawnej skutków prawnych uchwały Rady Miasta Raciborz z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia. Ustawa mówi wyraźnie, jakie przedsięwzięcia mogą znajdować się w wieloletniej prognozie finansowej. I ustawa mówi też wyraźnie, że wszelkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej mogą być dokonywane przez Radę Miasta, ale na wniosek organu wykonawczego, czyli w naszym wypadku na wniosek prezydenta. I jeśli prezydent nie wnioskuje o umieszczenie czegoś w wieloletniej prognozie finansowej, to Rada Miasta sama z siebie nie może tam tego umieścić. I w drugą stronę, jeśli prezydent nie wnioskuje o wycofanie czegokolwiek z wieloletniej prognozy finansowej, to Rada Miasta też nie może takiego zabiegu przeprowadzić. W rozstrzygnięciu prawidłowości działań Rady Miasta pomogła wydana decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała wstrzymująca inwestycję ma jedynie charakter intencyjny, która to uchwała nie rodzi żadnych skutków prawnych. 15 grudnia podpisano umowę z wykonawcą na budowę obiektu z wyposażeniem. Natomiast jeśli tego typu uchwała zostaje przez Radę podjęta z jej własnej inicjatywy, to jest to, i tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa wyraźnie wskazała w swoim orzeczeniu, jest to próba obejścia prawa, bo prerogatywy dotyczące tego typu działań przysługują tylko i wyłącznie prezydentowi miasta. I na dzisiaj ta uchwała o wstrzymaniu jest to tylko i wyłącznie uchwała intencyjna. Regionalna Izba Obrachunkowa zobligowała Radę Miasta Raciborz do realizacji zadania, a prezydent ma nadzieję, że Rada uszanuje to rozstrzygnięcie i wprowadzi zadanie budowy obiektu Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej do budżetu na rok 2023.